Cześć, witam wszystkich serdecznie w ten znowu pochmurny dzień. Witam. O, proszę państwa. Nie jest zbyt ładnie, ale to nie jest istotne. Ważne jest, że dzisiaj będę robił coś, czego jeszcze nie robiłem na tym kanale. Czyli będę wam pokazywał, jak robię muzykę. Ale to nie będzie taki zwykły odcinek, tylko to będzie odcinek trochę wyzwanie, coś w tym stylu, bo będę robił piosenkę z tej butelki. Oczywiście pijemy wodę itp. Ci co wiedzą, to wiedzą. Ogólnie jest tak, że robienie bitów jest dość nudne, ale jak będziemy robić z czegoś bit, to wydaje mi się, że trochę to będzie ciekawszy content i nie wiem, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sia, dzisiaj nagrywamy ten odcineczek. Najpierw musimy tutaj tą buteleczkę wziąć i rozkminić jakieś dźwięki zarąbiste z tego. Na pewno odkręcanie, zakręcanie butelki. Jakieś takie stuknięcia. O! Mam jakąś grzechotkę, czekajcie. No. Dobra. Damy radę, tak myślę. Reaper, bo FL Studio się nie nagrywa. Dobra, teraz. Dobra. Teraz kika jakiegoś. Snare. O! Będzie jak wiecie, będzie jak winyl. Jak sobie strzelał w tle. Teraz tak, coś ci można. O, na przykład tutaj dmuchać chyba można. Pojawia się bas tutaj, jak dmucham, także spróbujemy go wyciągnąć na 808 jakąś, albo coś w tym stylu. Siema. I tutaj się pojawiam też ja. Następna część filmu będzie bez ekranu i z dźwiękiem z tej kamerki. A to dlatego, że nie nagrałem ekranu OBS-em, mimo że sprawdzałem nawet na filmie, że sprawdzałem i był. Nie wiem, co się stało, naprawdę. Już się z tym pogodziłem. Ogólnie tutaj jest fajny, przełomowy moment, bo po prostu ja to się tak wkurzyłem już na to FL Studio, że tak mi lagowało i tam strzelało coś, że kurde, postanowiłem po prostu robić. I to jest tak fajny, przełomowy moment, że po prostu potem wszystko z górki poszło. Naprawdę. Jest w miarę dynamicznie coś. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Następny odcinek tej serii będzie lepiej zrobiony, obiecuję wam to. Znaczy nie wiem, czy mogę obiecać, ale postaram się. Postaram się, żeby był lepszy. Dobra, w takim razie może nie wiem, czy robić jakieś stawki pomiędzy takie z backstage'u, jak robię sobie to. Warsztatu sobie zrobię miejsce na to, co teraz mówię. Dobra, zapraszam was do oglądania, naprawdę polecam. Yo. Dobra, siemanko. Przepraszam was za taką jakość dźwięku dzisiaj. W sensie, no, mikrofon git. Ale chodzi o to, że męczyłem się z tym serio przez godzinę chyba i we FL Studio mi tak krakuje jakby ten, tak dziwnie mi strzela jakby te dźwięki. Postanowiłem, że na głośnikach będę miał FL Studio. No, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że będzie fajny odcinek, słuchajcie. Takie randomowe dźwięki. Dobra, widzicie mu chyba mój ekran. Tak, widzicie mój ekran. To chociaż tyle. W następnym odcinku z tej serii spróbuję to jakoś naprawić, ale nie obiecuję nic. No, zobaczymy. Może tak będzie akurat lepiej. Jeszcze zobaczymy. Teraz kika jakiegoś. O, tam ostatnie są ok, ale ten jeszcze jest chyba dobry. Taki przesterowany. Dobra, ten do boombapu taki, kurde, no, taki kick do boombapu. Snare. Aha, bo to koniec snare'a. No to okej. Ten jest dobry. Tu sobie całe to wytniemy. Fajnie, tak jak monetą. To brzmi, jakbym monetą rzucił. To będzie dobre, to będzie dobre. Zaufajcie mi. 8. Wiecie co? Trochę mi FL Studio się psuje. Dobra, mamy chyba bas. Możliwe, że to będzie dobry bas.
było zrobione tą butelką. Tak. Bo tego nie nagrywałem. Mogę to w sumie wyciąć. A ja widzę, jak się ścina, słyszę to. Bezradny jestem w tej sytuacji chyba. Pieprzenie, bambus. Dobra, lecimy to. Nie, się tnie trochę, ale mam to. Ja tutaj wchodzę i mam bardzo dobre manto. O, ja tutaj wchodzę. O, ciupa. Tarada. Ja słyszysz? Nie. Kładę sobie temat. Ty nie, nie. Słyszysz tutaj? To. Zarąbiste. Dobra, to na później. To? Czy to jest melodia? Przepraszam bardzo. Słyszycie to? Ja pieprzę, chłopi! O kurde! Ty taru, ty ta, ty de, o, i, a, o, i. Patrzcie to. Dobra, spróbujmy jakieś znaleźć hi-hatki takie z tego właśnie, co ja sobie tam wycinałem. O, haha, mam hi-hat, słuchajcie. Wchodzę sobie tu i mam wyrobane i wchodzę za 500 ubranie, bo tyry 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 tyry. Albo teraz muszę zmienić samą perkusję, albo rozciągnąć ten sample tutaj. To są dwie takie rzeczy. Ja nie chciałem to robić jako boss, ale chyba będę musiał. Dobra, nie będzie melodii, tylko będzie sam bas. Pieprzyć. Wow. Łop. To brzmi jak taka mega mocna 808. Tutaj. Taki po prostu... się pojawia za każdym razem tutaj na początku takie coś, także no jak basik, jak basik. Mocarne.
tak się kończy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam z 50 minut nagrania, jak sobie tu grzebię. Będzie ciężko to przeglądać, ale jakoś to będzie. Oczywiście. Oczywiście. Wydaje mi się, że spoko wyszło. Możecie ocenić i dać znać, czy chcecie więcej, i możecie też napisać, z jakich przedmiotów. Ja się będę żegnał, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z GTA raczej. Siema, jo!